Cześć, dzisiaj będziemy grali w Deluxe Jump 4, wersję demo. Wersję demo. Zagramy sobie trening na małej skoczni. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jutro też mam nadzieję, że też będzie odcinek. Właśnie tej gry, tylko że już w wersji, że tak powiem, pełnej. Oj, 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 oj. Bardziej do dołu muszę. Dopiero sobie dzisiaj pobrałem i muszę się jeszcze nauczyć skakać w tej grze, bo jeśli chodzi o, o, no, właśnie, o moje skakanie to jest lipa. Moje, jeżeli chodzi o moją umiejętność, tej grze, to padam strasznie słabo, o, no, na przykład teraz. Nie umiem w to grać, dlatego bardzo chciałbym się nauczyć. I mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie, zostawiając sobie ławkę w górę, ale reklama. O, teraz ładnie poleciałem. Jeżeli będą drobki w górę pod tym filmem, no to, wiem, że na przykład chcecie serię z tego. Zrobimy też sobie właśnie serię z, DSJ-a. Mam nadzieję, że wam się spodoba. To taka opcja. Może skoczymy sobie z tej kamery. Będzie ciężko. Chociaż... może być. Weźmy sobie teraz z F3. Tak sobie oddalmy tą kamerę na maksa. Dobra, zobaczmy co... oj, oj! O, oj, się przechyliło za bardzo. Ale oddajmy jeszcze jeden skok z tej kamery. Oj, 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 oj! Oj, nie umiałem skakać. Może za F4? Nie no, żartuję, nie umiem skakać ze F4 i chyba nie będę umiał, bo ze F4 jest najtrudniej. Znaczy, moim zdaniem, tak. O, no, z tego co tu widzę, to się chyba wywaliłem. No i ze F5. F5 to, już w ogóle, to jest tragedia jakaś. O, no. Zważmy, co on tam zrobił. O, z F6 też jest. O, dobra, wyglebał, szczerze powiem. Teraz robimy z kamery F6. No, sobie tak. O kurde! Ustał! Udało się! Ustał, chłop. Dobra, F7. Ale F7 to, nie wiem, czy będzie aż tak tragicznie przybliżyć sobie go na maksa. No, za F7 da się skakać. To, a nie, dobra, myślałem, że już został. A, no, dajmy sobie jeszcze jeden taki skok z tej kamery. Może nie będzie tak źle tym razem. Ty! Ustał! Gdzie on skoczył? Czyli gdzieś 79 metrów, nice. No to teraz F8. O ja pierdykę, to jest jakaś chora kamera. No i skąd ja mam wiedzieć, kiedy wyskoczyć i gdzie? Dobra, nieważne, nie było tego. O, F9 też jest super kamerą, no koks. No, o, super. Skoczmy sobie jeszcze raz z tej kamery. W maksymalnym przybliżeniu mięsa. Coś takiego zrobimy, nie wiem. O, coś takiego. Może zadziała. Ty! Ty ustał, chłop! 73 metry, nice. Dobra, F10. No to może nie jest najlepsza kamera. O, no, super. A, ustał, 56 metrów. Ale super skok, no. Polecam. Adam Małysz, o, no. O, teraz też super skok. Nice. Jeszcze jeden skok. Ja muszę pobić rekord. O nie, tak troszeczkę za wcześnie wyskoczyłem.
Tak, troszeczkę. W sumie z tej kamery może być. Dawaj, oddajemy jeszcze jeden skok. Lecimy. Na to jest F11 czy F10? Bo już nie wiem. Chyba F10. Lecimy na F1. A, nowy rekord. Nice na tej kamerze. Tak, to było F10, to teraz F11. Ja pierdykam, to będzie chore jakieś. O Jezus Maria. Ty nie ustał, chłop. Zobaczmy, może teraz panuje więcej szczęścia. No. No może być. 90 metrów, nice. F12. Nie, F12 to jest w zasadzie to samo co F2. Może z drugiej strony. No z F2 jest lepiej, z F2 się najlepiej skacze. Wydaje mi się. Oddalisz troszeczkę tą kamerkę, żeby było wcześniej widać, gdzie jest wyskok. I lecimy. O, no i teraz oczywiście brawo ja, za bardzo się na narty położyłem. Brawo w komentarzach. Lecimy. O, no, te upadki w DSJ Chibi Like. Także no, polecam. Teraz wszyscy piszą upadki w DSJ Chibi Like w komentarzach. Upadki w DSJ. Nice, najlepsze upadki na świecie. To tylko u mnie. Takie głupoty to tylko u mnie. O, tak, wyskocz! To się wyglebał. Ja pierdzikam, jeszcze sobie spadł. No. Adam Małysz, nie, Sabirżan Muminow! Leci! Sabirżan, dajesz! Mały włos się nie wyglebał. Dobra, damy ostatnie parę skoków i przechodzimy na troszeczkę wyższą skocznię, nie? Dobra. Ten skok jest kozackim skokiem. No i nice! 113 metrów. Dobry skok, dobra. Idziemy sobie stąd. Na ura. Przechodzimy do skoczni na punkcie HS 138 metrów. Wcześniej byliśmy na 130. Dobra, wczytywanie. Jej! Jesteśmy. Dobra, lecimy dur. Tam skoczyłem. Oj, 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 oj. A, kurde. Nie wiem, jak się mówi na taki lot, gdzie po prostu lecie się jakby. No, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie wiem, jak się mówi na taki lot. Piszcie w komentarze. O, no. No, za bardzo się położył na nart. No. O, tu można tak bardzo przybliżyć kamery? Nie, 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 nie! Upadki w DSJ Chibi Like. Skaczemy z najbliższej elo, skaczemy stąd. O, nie wiem, jak to wyglądało z normalnej kamery, ale pewno ragdollowo, że tak powiem. Jak on tak bezwładnie upada, to... O no, i on jest taki bezwładny, mnie to zawsze bawiło. A jak on tak majta tymi swoimi rękoma, jak opętany. No i znowu z... No nie mogę się położyć na nartach za bardzo, nie potrafię. Nie potrafię grać w tę grę. Może się kiedyś nauczę. Nauczę się dzięki wam, jeżeli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na tu kanał. O, no, nie ustał, fajnie. Druga reklama w tym odcinku, nice. O ku, ale lec, ale lec! No to poleciał. Dobra. Fajnie, fajnie poleciał. No i znowu nie ustał. Dlaczego on tego nie ustaje? Co jest z nim nie tak? Co jest z chłopem nie tak? Czemu on tego nie ustaje? A.
Ach, no i za bardzo na narty się położył, to już było nie do wyciągnięcia. Za bardzo spadł. No sobie z takiej kamerki spoczynamy. Troszeczkę bliżej. Nie. Znowu jest. Więc to. Nie wiem, jak to się w sumie nazywa. Nie wiem, jak nazwać taki lot. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie mnie zobaczyć na kamerce, czy nie. A chyba już w sumie widzieliście. Już nie pamiętam. Dobra, oj, oj, no dobra, tego się już się uratować nie dało. Znaczy, to jest poza moje umiejętności narciarskie, skoków narciarskich, więc no. Poza moje umiejętności. Nie. Nawet tego nie ustał chłop. No, chyba zmieniamy na Adama Małysza, bo Sawirżan już by dawno umarł sobie. Jakby tak skakał, jak ja teraz, to... Ej. Dobra. Adam Małysz jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Jest progres. Po pierwszym skoku Adam Małysz jeszcze żyje. Dobra. No. Już nie żyje. Zmieniamy na Kamila Stocha. Dobra, leci. Kamil Stoch. Leci. Leci. Poleciał. Nie! No. Maciej Kot! Maciej Kot leci, leci! Maciej Kot! Jak daleko poleci? Uwaga! Leci! 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 Poleciał! 92 metry! Nie wiem, które miejsce, ale pewno ostatnie. Znaczy, normalnie miałby chyba ostatnie miejsce. O, no, Maciej Kot się jeszcze nie wyglebał się i ten, no. O, Sabirżan akurat wyszedł ze szpitala, to ten. To lecimy Sabirżanem. Sabirżan był lepszy. Sabirżan leci. Sabirżan. Znowu musi trafiać do szpitala. Dobra. No to lecimy Maciejem Kotem. Maciełem. Macieł. Macieł leci. Macieł leci, Macieł leci, Macieł, Macieł. Lecimy Piotrem Żyłą. Lecimy Piotrem Żyłą. Zobaczymy, jak zareaguje na ten skocznie Piotr Żyła. On poczuł ten wiatr, on poczuł wiatr we włosach. I skoczył. 114 metrów, zajął pierwsze miejsce. Nice. Dobrze, dobrze żyła, dobrze, jeszcze z telemarkiem. Dobrze żyła. On czuje tą skocznię, on czuje tą skocznię, ja czuję, że on czuje tą skocznię. Na belce czwartej, on domyślna i belce. Leci 114 metrów, bez żadnego zastanawiania się, kurde. Na domyślnej belce, bez zastanawiania się. 122 metry! Pierwsze miejsce, nice, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Dobry Piotr Żyła. Piotr Żyła, najlepszy skoczek na świecie. On czuje tą skocznię. Ja czuję, że on nie czuje tej skoczni, bo teraz skoczył 65 metrów. Dobra, teraz lecimy z Sawirżanem. Sawirżan, dajesz. Wcale nie ściągam od Kubikala. W ogóle. Zostaw łapkę w górę. No, zostaw łapę w górę. Pod tym filmem. Dawaj, zostaw łapę w górę. Zostaw łapę i suba. Bo będzie wtedy więcej. Będziecie wtedy. Będzie więcej upadków w DSJ-cie. Upadki w DSJ-cie Bilajna. Będzie więcej moich upadków. Znaczy, będzie więcej upadków Sabirżana niż tylko jeden. Teraz już dwa. Więcej niż dwa upadki. No to teraz znowu lecimy Piotrem Żyłą. Piotr Żyła leci, leci, leci. On poleciał! Uwaga, ile? 118 metrów! Piotr Żyła wymiata na tej skoczni ogólnie. Dobra, leci. Piotr Żyła, oj kurde! O! No. To lecimy.
Kubacki, o, ten, no, no, Kubackim lecimy. Lecimy Kubackim. Kubacki chyba nie czuje tej skoczni. Tak mi się przynajmniej tylko wydaje. Dobra, przenieśmy się na największą skocznię. To była skocznia gdzieś w Norwegii. Wcześniej byliśmy, nie wiem, co to za kraj, chyba, nie wiem, Filipiny, Eloch. Nie wiem, co to za kraj. Teraz jedziemy do Niemiec. 203, punkt HS 213, więc nie, może dolecimy 130. Dobra. Mamy naszego Piotra Żyłę. Zobaczymy, jak poradzi sobie na tej skoczni. Nasz Piotr Żyła nie lubi tej skoczni. Ewidentnie nasz Piotr. To może ten, Adam Małysz. Bo on zawsze celował w te takie duże skocznie. A potem spróbujemy z Tochem. Bo, no, dobra, lecimy z Sabirżanem. Elo. Sabirżan. Sabirżan. Sabirżan leci. Sabirżan. Nie poleciał. Dobra, Kamil Stoch. Elo, Kamil Stoch. Bo on to taki skoczek jest. Zaje fajny, dobry bardzo. Znaczy. Lipa. Nie. Słabo. No to dawajcie Kubackim. Kubacki dajesz, Kubacki, popisz się. Dasz radę, wierzę w ciebie. Kubacki, wierzę w ciebie. No, na tym skończyła się moja wiara. Dobra, lecimy. Lecimy. Kubackim. Kubacki leci. Kubacki. Doleciał 98 metrów. Dobra, to ostatni skok na dzisiaj. Dajcie znać, czy chcecie więcej, czy chcecie może jakąś serię z tej gry, albo coś innego, może, nie wiem. Nie, może Puchar Świata chcecie, żebym zrobił. Albo coś w tym stylu. Dobra, ej, to był ładny skok. 136 metrów. Najlepszy skok dzisiaj, najdalszy przynajmniej. Dobra, leci. Stoch, nasze narty się tak troszeczkę odczepiły. No, to ten. Taki pożegnalny upadek. Zostawcie lajka.